Na co dzień obserwujemy pana talent, pana piosenki, ale też chyba nie da się ukryć, że pan ma jakieś zamiłowanie do mody i właśnie to jest tak, że dzisiaj pan tutaj jest, bo pan po prostu lubi się dobrze ubrać i zwraca uwagę na to, jak wygląda. No czy jest to jednak część takich zawodowych obowiązków? Lubię modę, ale ja niestety jestem ograniczony w tym sensie, że jestem wysokim człowiekiem i ostatnimi czasy muszę wszystko na siebie szyć, więc niespecjalnie patrzę się na to, co się obecnie nosi, bo i tak muszę sobie coś uszyć. Nie pójdę do sklepu i nie kupię, bo wszystko jest dla mnie za małe. Czyli szyć ubrania ciężko, ale szyć, tworzyć muzykę zdecydowanie chyba łatwiej. Zadam pytanie w imieniu, nie wiem czy tysięcy, ale naprawdę mam wiadomości o to, co Sławka Uniatowskiego i też w imieniu mojej mamy, która pana uwielbia i była nawet na koncercie w teatrze Szóste Piętro. Mamy mnie kochają. No właśnie, więc pytanie najpierw takie obowiązkowe, zawodowe. Jakie najbliższe plany, a potem przejdę do tych mam, bo to też bardzo ciekawy temat. Zawodowe plany, no cóż, zaczynam już powolutku wchodzić do studia i nagrywać kolejny album. Się bardzo cieszę, bo zakładam, że będzie lepszy od poprzedniego, a poprzedni był dobry, już mamy złotą płytę. Płyta kolejna będzie bardziej w języku polskim. Mam przepiękne teksty od Janusza Mufrowicza, mam piękny tekst od Jacka Cygana. Będzie bardzo ładna płyta. No co, oprócz tego, co, serial jest jak miłość, wątek się rozkręca. Mam propozycję zagrania w fabułach różnych. Pan daje sobie zielone światło i gotowość i chęć, by właśnie w tych fabułach wziąć udział? Czy nie chce pan się rozdrabniać? Chcę spróbować. Dlaczego nie? Ja tak naprawdę przygodę z aktorstwem traktuję jako zabieg marketingowy. Po prostu fabuł, które trafiły w pana ręce, jakoś pana zainteresowała. Wiem, że nie możemy oczywiście powiedzieć dokładnie, ale być może jakieś trzy słowa, które akurat scenariusz jakoś przykuł pana uwagę, co to by było? No niespecjalnie mogę mówić. W każdym razie mam propozycję zagrania lekarza i mam propozycję zagrania bardzo bogatego biznesmena. Okay. Czyli jakby tutaj się wszystko wpisuje. Lekarze raczej są lubiani, bo ratują życie. A biznesmeni są lubiani, bo mają pieniądze. Miło mi, że pan sam zauważył, że jest jakiś taki fenomen, że to mamy szczególnie upodobały sobie pana, czy nie szczególnie, bo to taki trochę stereotyp, ale również one. No i właśnie takie pytanie, jak się objawia ich sympatia, czy może wysyłają jakieś wiadomości? I czy w ogóle pan ma pojęcie, dlaczego akurat to pokolenie, te mamy? Wydaje mi się, że na pewno spowodował to Zbyszek Wodecki. Na pewno spowodowało to śpiewanie piosenek, które jakby dotykają serca. Czy śpiewam Annę German, czy Andrzeja Zauchę, czy Ryśka Rynkowskiego, czy takie stare rzeczy. Grażynę Łobaszewską, Ewę Bem, którą uwielbiam. To są moje rzeczy. Wiadomości miłe też się zdarzają? Czy zdarzają się też takie, że pan przeciera oczy ze zdumienia, do czego ludzie są zdolni, by do pana napisać? Powiem szczerze, że na mnie nie wylewa się fala hejtu, jak się wylewa na innych ludzi. Wiem, czy podrywie jest... bardziej myślałem. Nie, oczywiście ludzie są kobiety, które na przykład piszą, że jestem narcyzem, kiedy wrzucę jakieś tam zdjęcie, jakieś takie komentarze, że jestem narcyzem. Ale raczej nie, raczej to są pozytywne rzeczy. Mam bardzo fajnych fanów, czy na Facebooku, czy na moim Instagramie zawsze są jakieś takie miłe raczej komentarze. Ja życzę jak najmniej tych fanów, którzy postrzegają pana przez iluzję Instagrama, jak najwięcej tych, którzy po prostu słuchają muzyki. Dziękuję bardzo.